Ludzie mówią, nie mam czasu czytać Pisma Świętego. Ja im w 30 sekund wykazuję, że tracą czas na różne głupoty. Na głupie filmy, na głupie teleturnieje, na gapienie się, na czytanie głupich gazet. To nie jest to, że my nie mamy czasu czytać Pisma Świętego. Powiedzmy wprost, nudzi mnie, nic z tego nie rozumiem, albo boję się czytać Pisma Świętego, bo mogę coś takiego przeczytać, że mi się gorąco zrobi z wrażenia. Ale nie mówmy, że nie mamy czasu. Nie mówmy, że nie mamy czasu. Każdy z Państwa przyzna, gdyby nas ząb rozbolał w środku nocy, jedziemy na pogotowie. Gdyby nam tak spuchło i ból był taki, że świeczki w oczach. Nie, to nie jest czas. Nas Pismo Święte nudzi. My jesteśmy na poziomie jakichś czasopism kolorowych niekiedy, tanich plotek i Pismo Święte nas nudzi, bo Pismo Święte to jest Beethoven, a my żyjemy w hip-hopie często.